Zapytanie mojego widza: witam, czy jak zacząłem nosić okulary korekcyjne, to muszę wymienić prawo jazdy, żeby był wpis w dokumencie. I musisz wiedzieć, że policjanci podczas kontroli dość sumiennie, dość skrupulatnie sprawdzają, czy przestrzegasz wpisanych kodów ograniczeń, ale również ich braku. I w momencie, kiedy będziesz miał, yy, czy będziesz jechał w okularach korekcyjnych, takich jak ja, co wymaga kodu 0101, yy, 01, okulary lub 0106 okulary lub soczewki kontaktowe, a nie będziesz miał wpisanego tego wprawku, to narażasz się na mandat do 500 zł. Policjant może uznać, że korzystasz z okularów bezprawnie i stanowisz realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. I nie jest to tylko moje straszenie, ponieważ yy, miałem w przychodni wizytę paru osób, które zostały w ten sposób ukarane. Do tego oczywiście doszedł koszt badań lekarskich. I szybkiej wymiany prawa jazdy. Podobny mechanizm jest na egzaminach, na prawko i egzaminator nie dopuści się do egzaminu praktycznego, jeżeli widzi na orzeczeniu lekarskim powiedzmy, że kodu na prawko na okulary lub szkła kontaktowe nie ma, a ty sobie tam jakieś binokle założyłeś. Wtedy to cię kosztuje tylko podejście do kolejnego egzaminu i na miejscu widza udałbym się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, zgłosił mu ten fakt, przyszedł w tych okularach, jeżeli mam badanie okulistyczne, bym to badanie przyniósł. Po prostu po badaniu dostajesz orzeczenie, uaktualniasz prawo jazdy, i masz problem z głowy. I zwróciłbym też uwagę, że najlepszy jest kod 0106, który pozwoli ci na jazdę zarówno w okularach. Takich jak ja, jak i szkła kontaktowych. Często jest sytuacja, że ktoś tam nosi okulary, ale nagle szkła mu się spodobają. No i lepiej się w tych szkłach czuje i jest wszystko ok. Może być też sytuacja, że masz wpisany w prawie jazdy kod ograniczeń yy, okulary lub szkła kontaktowe. Natomiast poddałeś się laserowej korekcji wzroku i nagle tych okularów nie potrzebujesz. I w zasadzie czeka Cię ten sam mechanizm, czyli pójście do lekarza, zgłoszenie mu tego faktu i wymiana prawa jazdy, ponieważ jeżeli policjant się zobaczy bez okularów, a z pisanym kodem ograniczeń, to już na pewno ci te pięć stówek dołupie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu: Jeżeli jakimś cudem udało ci się uniknąć Mandatu, pomimo że albo jechałeś w okularach i nie miałeś kodu, lub odwrotnie, miałeś pisany kota, jechałeś bez tych okularów, zrób to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście subskrypcja mojego kanału poprzez kliknięcie w to kółeczko. Inny film o badaniach kierowców. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia wkrótce.